Cześć, witajcie w szóstym odcinku serii Camp Tour. Dzisiaj obejrzymy sobie wasze kampy zgłoszone do końca sierpnia. Jesteście ciekawi? Koniecznie zobaczcie materiał do końca, bo naprawdę warto. Z tej strony Dworko Pelo, zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla BFSD Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wspomóc, zapraszam do przycisku Wesprzyj lub linków, które znajdują się poniżej filmu. Zapraszam teraz na wycieczkę do konstrukcji wykonanej przez Drozord XX. Autor nam mówi, że jest to kamp położony przy drodze, która jest bardzo rzadko uczęszczana przez ludzi. Miała być przystanią dla zbłąkanych wędrowców w Apalachach, żeby każdy, kto go odwiedzi, mógł wypocząć i uzupełnić potrzebny ekwipunek przed wkroczeniem na żurawinowe trzęsawisko. W kampie tym znajdują się potrzebne stanowiska warsztatowe oraz miejsca wypoczynku oraz rozrywki i oczywiście sklep, w którym można uzupełnić amunicję, a także beket, u którego możemy nawilżyć gardło. Oraz chyba najlepszy kolektron maszynka do amunicji produkująca 556. Jest otwarta dla każdego wędrowca, który tu trafi, tak samo inne urządzenia z zapsobami. Draco swój obóz postanowił wybudować na wodzie i to dosłownie. Jako miejsce swojego wytchnienia obrał kuter rybacki przy brzegu rzeki Ohio. Jak widzicie, mimo iż nie było tutaj zbyt dużo miejsca, wszystko udało się ulokować. Wielkie brawa za pomysłowość. Uwaga, uwaga! Pamiętajcie, że wasz kamp również może znaleźć się w kolejnym odcinku, tym razem w temacie Halloweenowym. Także zapraszam serdecznie do zgłaszania swoich kampów na specjalnym kanale mojego Discorda lub poprzez adres e-mail dworkop.elo@gmail.com. Czas, do którego możecie zgłaszać swoje konstrukcje, to 15 października. Więc młoty i łopaty w dłoń i do dzieła. Zapraszam! Inarf, jak już pewno zauważyliście, jest miłośnikiem kampów przyjaznych lore, a jednocześnie będących na otwartej przestrzeni. W tym tygodniu jego kamp zajmuje trzecie miejsce, a przedstawia on kolejny obóz, pełniący nie tylko rolę punktu wypadowego, ale również pozwalający na przegrupowanie się, przejrzenie sprzętu i nie tylko. Brawo, Inarf! Drugie miejsce zajmuje dobrze wam znany Player One Pokido. O swojej budowli mówi, że jest to placówka zaopatrzeniowa wygnańców Bractwa Stali, wykorzystującego technologię i roboty do maksimum. Stacja zaopatrzeniowa korzystająca z infrastruktury kolejowej Apalachów, gdzie wszystkie transporty zjeżdżają do podziemnej bazy, w której znajduje się punkt przeładunkowy zaopatrujący kryptę frakcji. Swoją drogą, już w tym tygodniu rozpoczniemy nową serię o nazwie Shelter Tour, w którym będziecie mogli zobaczyć m.in. wspomnianą kryptę.
Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Charter 78. Jak sam mówi, kamp inspirowany jest starymi opuszczonymi twierdzami. Sporych rozmiarów budowla zużywająca większą część budżetu idealnie się wpisuje w klimat opustoszenia, gdzie nie razi brak ozdób i świecidełek. Kamp nadrabia braki różnorodnością kształtu i zastosowanych struktur. Nie posiada żadnych zaawansowanych rozwiązań cywilizacyjnych. Ogrzewanie i oświetlenie wiekowych kamiennych ścian pochodzi jedynie z paleniska i pochodni. Ponoć Becketowi się podoba. W planach na wieży zostanie umieszczony gong z piły tarczowej, który posłuży za dzwon alarmowy dla mieszkańców w razie napaści przez zwyrodnialców zamieszkujących dzikie tereny Wirginii Zachodniej. A na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, który z kampów najbardziej Wam się podobał. Zapraszam również do kolejnej zabawy, tym razem w temacie Halloweenowym. Zgłaszajcie swoje kampy na moim Discordzie lub na adres e-mail dworkop.elo@gmail.com. Do zobaczenia i usłyszenia w Apalachach. Elo!